Siemano, witam wszystkich serdecznie. Pamiętajcie, że bilet na tą transmisję to jeden skromny lajk. Ja już tutaj przybieram pozycję gracza. Budowa się dopiero rozpoczęła, tak? Wiele nas tu czeka zmian, wiele nowych taktyk. Wulej się teraz cofa na obronę, zmieniamy jakby jego rolę w drużynie. Co to będzie? Sam nie jestem w stanie tego oszacować. A na początek co zrobimy? Kupimy paczkę. Zobaczyć jak w ogóle ten wieczór się będzie układał, tak? Piwa, pąciki. Napoczniemy tu pierwszy pakunek. Co, bo to wygląda? O, Peltu chce grać. Zagramy z Pelcem. Zagramy sobie sparring z Pelcem. Łyniaki William w składzie, oczywiście. Łyniaki William w składzie. Tylko teraz chciałbym zmienić to zadanie dla Wuleja, bo on strasznie się cofa do obrony i się męczy. Celtic Glasgow, te stroje pecha ostatnio przyniosły. Ale może tutaj postawimy opór Piotrkowi i jego drużynie. O, mamy 5-4, prowadzimy z Piotrkiem, więc jesteśmy od niego jakby lepsi. No tutaj pewnie Piotrek będzie szukał wyrównania. Zobaczymy, czy uda nam się zachować ten dystans nad Piotrkiem w rywalizacji. Widzicie, rzuty karne to jest tam mocny w rzutach karnych. Okej, zaczynamy. Przygarbówka, trzymamy sobie pada i sprawdzimy, co Piotrek przygotował dla nas na to spotkanie. Piotrek bardzo znany z ataku. Mocny, przemyślany atak. Szybcy stoperzy. Piotrek tutaj szuka, chce nas osiodłać. Za banalnie go wpuszczamy. Też nasza obrona dopiero się dociera. A, niepotrzebnie, Dembele. Za szybko chyba chciałem strzelić. A teraz zawijka z klasyczna. Znowu nas zawija. Jest niebezpieczny. A i strzał nad bramką. Przypykanka Łoniaki Williamsa. Przyjmuje piłkę. Wulej. Wulej faulowany. Wow. Piotrek, co ty robisz? Dlaczego tak zagrałeś? To jest... Antonio Rodriguez wchodzi z boiska, jestem oszołomiony, gramy sparring, kurwa, lubimy się. Nasze drużyny wymieniają się tutaj zawodnikami, fizjoterapeutkami. Piotrek, nie poznajecie? Piotrze, to jest niefajne zachowanie, nie? Wiesz, że rzuty wolne to nie moja mocna smykałka. Będzie łamał do środka. Bardzo niebezpiecznie teraz tutaj zagrywa. Ładnie zatrzymujemy to w środku. Dembele do Williamsa! Gol! 1-0! Łoniaki Williams obudził się! Często słyszymy tutaj na konferencji, często słyszymy na stadionie między kibicami. Czemu gramy te wrzutki? Czemu on to przez wrzuca? Przecież nic z tego nie wpada. Taki chuj, kurwa! Właśnie wpada właśnie Łoniaki Williams niczym stempel pod pocztówką. Strzela! Niebezpieczny przechwyt. I dalej utrzymuje się przy piłce. Wow! Niebezpiecznie. Wulej, cofnięty teraz napastnik. Ciekawe ustawienie. Ale on tutaj zdaje teraz, że tak powiem, egzamin. Dembele. Semedo. Wulej do środka. Wow, on ma stalowe płuca. Tam jest. Dembele faulowany, kurwa, faulowany! Panie sędzio, wchodzimy na pełny piśnie, pełnej prędkości. A nasi zawodnicy są cały czas podcinani. Chamskie podcinki. To mi się nie podoba. Blokada. Znowu krótkie rozegranie. Piotrek jest z tego znany. Może tutaj namieszać. Mocni rośli obrońcy. Próbują wybić, ale my pod bramkę wybijamy. Panowie! Wybijcie lepiej, to naprawdę. Nie rozgrywajmy takich akcji. Strasznie niepotrzebnie sobie tutaj piłkę Piotrkowi dajemy, ale nerwy się tu teraz robią.
Dobrze, blokada. No Piotrek akurat jest z tego znany, że nie umie strzelać, ale często dostaje takie podania ode mnie, właśnie pod... O, takie coś. Wybijmy. Teraz on faulował? Czyli to będzie? Kartka dla niego, chyba dla mnie też. Tak, dla nas. Łoniaki, kurwa! Williams, za tego gola dajesz mi kolejną kurwę do mojej glinianki, inaczej jadę cię na p***dę i spierdalam z tej chorej miejscu wy 5 złotych. Dobra, Łoniaki, nie no, ta bramka była ważna. Wiesz no... Jeszcze mecz nie skończył, tak? Jeśli ta bramka zaważy na zwycięstwie, ja jestem w stanie, no, doinwestować, tak? Ja jestem w stanie postawić na tego zawodnika naprawdę wiele. Wow, ależ awantura! Przejmujemy to, spojenie. Ale znowu oddajemy mu piłkę, kurka wodna. Co my robimy? Musimy się uspokoić. Cały czas mu oddajemy piłę. Łoniaki Williams. Aj, obroniona piłka. I puszczamy tą piłkę, bardzo ładnie. Semedo. Piłka w pole karne, zamknie to. Kto to zamknie? Fekir, gdyby nie kontuzja, wydaje mi się, że bym to trafił. Gdyby nie kontuzja, by to trafił, naprawdę. Dembele, Pulisic. Nie wiem, czy on wygra z nim pojedynek biegowy. Ale postawię na niego, postawię na niego, postawiłem na niego. Fekir z kontuzją, nie możesz podawać. Podejdziemy, aj, on strzela na 1-1. Cóż za błąd. Cóż za błąd. Nie wiem, czy to Fekir rozbiega. Tu sygnał... Nie, dobra, graj. Zostań do końca, zostań do końca, zostań do końca. Co z tym Fekirem? Dalej ma kontuzję? No, rozbiegał. Widać, że rozbiegał. Wulej zmęczony. No to co, damy szansę Piątkowi? Piątek czy Cuadrado? Jest prawy pomocnik. Dobra, Wulej niech zostanie do 55 minuty. Stara się chłopak, dobrze gra. Aj, tracimy piłkę. O, bo za mocno chcemy tak grać. Asensio nie dobiega tej piłki. Asensio przy piłce. Wow, Łoniaki Williams. Nie, przepraszam. To Osumane Dembele. Osumane Dembele, właśnie tak. Wulej. Piątka wsadzimy. Może też Piątek pokaże. Dembele zmęczony. Prawy pomocnik. Cuadrado. Czy jeszcze ma siły? Nie, dajmy mu jeszcze, pozostaniemy. Wpuśćmy Piątka, Wulej schodzi. Bartra, kurwa, Rudzielcu, zajebany, zazywam się Bartra, a nie Bartara, chuj ci na Bartra? Pizdę. Jeszcze raz tak powiesz, wypierdalam do konkurencji za 5 złotych. Dobra, Bartra. Aj! Ale obóz spalony. Cały czas fauluje Piotrek, nie widzi innego chyba sensu. Tak, był spalony, więc nie ma co płakać nad tym rozlanym mlekiem, jakim był ten strzał. Trzeba być cały czas skupionym, bo to nie są łatwe mecze. Asensio. Asensio. Piękna bramka na 3-1. Piotrek jest ruchany w dupę, naprawdę. Nie dziwię się. Ale musimy się na pewno tutaj z szacunkiem do rywala odnosić, bo wiecie jak to jest. To jest jedna chwila nieuwagi i Piotrek ma 3-2, 3-3, kurwa, ja już znam takie mecze. Dlatego my konsekwentnie mamy 0-0 na liczniku. Tak jest, walka tutaj, nie damy im przestrzeni. Oni mają wiedzieć, że my cały czas walczymy. Panie, czemu się obrona tak głęboko cofa? Wow, to mi się podoba. Głęboko cofnięcie. Jakby czekali na przyjęcie. I czyścimy. Munian. Wow, przycinam to podanie, ale dajemy radę. Dembele. Bum! Ale nie trafiamy czysto. Uuu, tutaj już chyba jest poddawanie się. No, Piotrek nigdy nie miał tak naprawdę ze mną szans w tą gierkę.
Przebitka nad nim, strzał z pierwszej. Aj. Przewidywalne ruchy Piotrka, nie robią na nas dosłownie nic wrażenia. Mocna zagrywka do Asensio. O! O! Nie potrafimy strzelić bramki tak naprawdę, gdzie powinno być już 4-1. No tak, ze słabymi rywalami nie koncentrujemy się. Ładnie, taniec, Dembele. Dembele, wrzutka w pole karne, tam już jest czyściutki Fekir. On potrzebuje chyba zmiany. My musimy uważać na kontrę przeciwników. Wracamy. Już 4 obrońców, 4-2, więc powinni zażegnać to niebezpieczeństwo. Wygląda to dość pomieszanie, jakby to wygląda, ale tu miesza Piotrek, miesza i widzicie 3-2 dla Piotrka, 3-2 dla nas, ale Piotrek łapie kontakt. My też musimy zrobić zmianę. Jak widzicie, gość, który nie umie grać w gierkę, jednak strzela nam bramkę, więc coś niesamowitego. Fekir zmiana za Cuadrado, prawy pomocnik. Vasquez pomoże za Dembele, prawy skrzydłowy. Zobaczymy, jak ta wymienność pozycji się sprawdzi. Żebyśmy się nie nadziali na kontrę. O, niepotrzebnie. Teraz ma rożnego. Bardzo niebezpieczny stały fragment gry. Nie udało się skontrować tej akcji. Kontra tutaj na skrzydle. Czyścimy to. Ale nie ale wybijamy całkowicie źle. Wow, co ja zrobiłem? Złe wybicie. Ten strzał. Wiele postawy do życzenia, ale teraz jak zagrać? Musimy wybiec bardziej w atak, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Tracimy piłkę w środkowej strefie boiska. O, faul. Czemu my tracimy tak piłkę? Dobrze. 7 nas, chociaż gram w 10, 7 nas jak na butelkę wanisza, co jest bardzo niebezpieczne w tym sektorze boiska. Nie możemy go teraz faulować, świetnie, tak jest, odprowadzamy go na linię. Teraz zamieszanie, żółta kartka niepotrzebna. Vasquez. I zamykamy tą akcję, ale takim strzałem my tu nic nie zamkniemy. Czy my tu doliczone przez sędziego? Co jest? No. Easy meczyk, jak zwykle. Trochę się ręce puciły pod koniec, no ale jak mówię. Dla nas to były pierurki z kremem.